Skóra cierpnie mi na myśl, że jako jedyny człowiek w pokoju wiem, że Raffa jest naszym wrogiem. Dostatecznie dużych, żeby zamanifestować nasze intencje, mówi przywódca ruchu oporu. Bynajmniej nie aniołom, nie obchodzi nas, co pomyślą. Zwracamy się do ludzi, chcemy im zakomunikować, że istniejemy, że jesteśmy zjednoczeni, że nie pozwolimy się podporządkować. Atak na anioły jako strategia rekrutacyjna? Anioły są przekonane, że już wygrały. Co gorsza, ludzie też tak myślą. Musimy ich przekonać, że wojna dopiero się zaczęła. To jest nasz dom, nasza ziemia. Nie pozwolimy jej zagarnąć żadnym przyjezdnym. W głowie kłębią mi się sprzeczne myśli. Kto jest wrogiem w tym pokoju? Po czyjej stronie stoję? Na wszelki wypadek wpatruję się w podłogę, unikając wzroku Raffego i Abiego. Gdyby Abi wyczuł moje wahanie, Mógłby zacząć podejrzewać Raffego. Gdyby z kolei Raffę dostrzegł moje rozterki, nie mogłabym oczekiwać, że ponownie mi zaufa. Mój Boże, jeśli wkurzę Raffego, pewnie zerwie umowę, ucieknie i pójdzie do gniazda beze mnie. Boli mnie głowa, mówię jękliwym głosem. Na dłuższą chwilę zapada cisza. Abi niewątpliwie analizuje sytuację. Jestem pewna, że lada chwila krzyknie Mój Boże, to anioł! Ale nie... Wstaje i kładzie miskę z potrawką na moim krześle. Dokończymy rozmowę rano, oświadcza. Prowadzi mnie po kilku schodkach na ukrytą w cieniu antresolę z łóżkiem, której wcześniej nie zauważyłam. Drugi mężczyzna czyni to samo z Raffem. Kładę się niezdarnie na boku, z nadgarstkami związanymi na plecach. Abi przysiada na antresoli i związuje mi nogi. Mam ochotę zażartować, że na takie spoufalanie pozwalam zazwyczaj facetom, którzy zabiorą mnie najpierw na kolację i do kina, ale się powstrzymuję. Jako dziewczyna przetrzymywana w obozie pełnym uzbrojonych mężczyzn, w świecie bezprawia, powinnam jak ognia unikać erotycznych aluzji. Pod głowę wsuwa mi poduszkę. Z twarzy odgarnia włosy i zakłada je za ucho. Ma ciepłe, delikatne palce. Powinnam być wystraszona, ale nie jestem. Nic ci się nie stanie, uspokaja. Wartownicy dostali wyraźny rozkaz, że mają zachowywać się jak dżentelmeni. Najwyraźniej nie trzeba czytać w myślach, aby się domyślić, że mnie to niepokoiło. Dziękuję, mówię. Abi i jego ludzie zabierają miski z jedzeniem i wychodzą. Rozlega się trzask zamykanego zamka. Dziękuję? Pyta Raffe. Zamknij się, jestem wykończona. Muszę się przespać. Najpierw musisz zdecydować, po czyjej jesteś stronie. Powiesz im? Wolę mówić półsłówkami na wypadek, gdyby ktoś podsłuchiwał. Mam nadzieję, że rozumie, co mam na myśli. Gdybyśmy dotarli z Rafem do gniazda, dysponowałby informacjami na temat ruchu oporu. Jeżeli podzieli się nimi z pozostałymi aniołami, a one z duszą powstanie w zarodku, zostanę Judaszem rodzaju ludzkiego. Milczymy przez dłuższą chwilę. A jeśli nic nie powie, to sam zostanie Judaszem dla swoich braci? Po co tu przyszłaś, pyta, ostentacyjnie zmieniając temat. Oboje wiemy, że powinnaś była uciec. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Głupia jestem, co nie? Wyjątkowo. Ja nie potrafiłam. Chciałabym zapytać, dlaczego ryzykował życie, aby mnie uratować. Skoro jego bracia nieustannie mordują ludzi, ale nie potrafię. Nie w tych okolicznościach, nie teraz. Nie w sytuacji, gdy ktoś może podsłuchiwać. Leżymy w milczeniu, słuchając cykania świerszczy. Dużo później, kiedy zapadam w odrętwienie, w ciemności rozlega się jego szept.